Cześć, witam Was w moim kolejnym filmie, gdzie opowiem Wam o drugim poziomie warsztatów klikerowych w Ranczu Stokrotka, który noszą nazwę Jeden Świat, Wiele Umysłów. Możemy w nich brać udział, jeżeli skończyliśmy pierwszy poziom, czyli najpierw wytresuj kurczaka, o których mówiłam w moim poprzednim filmie. Więc tak, warsztaty trwają 3 dni, z tym, że mamy troszkę więcej czasu na pracę, ponieważ zaczynają się już w południe, około godziny 12, więc mamy jeszcze ten dzień do pracy i trwają one od czwartku, właśnie od około 12 do niedzieli do 16. Także jest nieco więcej czasu, z tym, że więcej pracy. I tak, naszym zadaniem jest nauczenie kurczaka toru Agility, czyli toru złożonego z 4 części. Mamy do dyspozycji 2 kurczaki. Różnią się one wiekiem. Jedna kurka jest młoda, druga jest dorosła. I dzięki temu możemy zauważyć różnicę w szybkości uczenia się, w zachowaniu tych kur, w tym jak szybko jakby utrwalają sobie pewne rzeczy, czy jest jakaś różnica, jak jakby oduczyć błędnego zachowania kurę, jak ona sobie to szybko zapamiętuje i no właśnie dzięki temu możemy dostrzec te różnice, które są przydatne myślę później w pracy z psami. Czy z innymi zwierzętami, jakimi będziemy mieli do czynienia. I tak, właśnie tor składa się z 4 elementów. Jest to slalom z 4 tyczek, później jest tunel, te 2 obręcze, w którą jedna kura wchodzi w jedną, drugą wychodzi. Następnie jest palisada, taka drewniana, a na końcu 2 kręgle, czerwony oraz żółty. I ustalamy sobie, w którego ma pierwszego dziobnąć, aby go przewrócić. Zawsze kolejność jest później taka sama. I dążymy do tego, aby kura ten cały tor przeszła za jedno kliknięcie, które pojawia się na końcu po dziobnięciu drugiego kręgla. Nie jest to naprawdę tak proste. Na początku musimy każdą przeszkodę dokładnie sobie wypracować, później łączymy, także jest to trochę pracy, z tym, że jeżeli to zrobimy raz, to myślę, że jeżeli byśmy mieli od nowa to zrobić z drugą kurą, to poszłoby nam o wiele, wiele szybciej, ponieważ już wiemy, jakie błędy popełnialiśmy, co byśmy zrobili inaczej. Może szybciej byśmy przechodzili od jednego ćwiczenia do drugiego. Także no, jest to na pewno wartościowa wiedza i uczymy się tutaj właśnie, jak łączyć takie rzeczy i jak tworzyć takie łańcuchy zachowań u zwierząt. W części teoretycznej będziemy właśnie się, dowiemy się, w jaki sposób tworzyć te łańcuchy i na jakiej zasadzie są one utrwalane, jak sobie te pies układa w głowie, czy każde inne zwierzę. Będziemy poruszać tematy takie jak inteligencja, świadomość zwierząt, także no, są to naprawdę ciekawe rzeczy i warto znaleźć tam na nie odpowiedź. Dowiemy się także o tym, dlaczego metoda klikerowa jest tak skuteczna, dlaczego tak się dzieje i czy przy jej pomocy można szkolić także ludzi i jak to wygląda. Także jest to wartościowa wiedza i myślę, że nie tylko dla osób, które na co dzień zajmują się szkoleniem psów, czy jakoś są bardziej z tym związani, ale także dla każdego właściciela psa. Warto się dowiedzieć takich rzeczy, naprawdę to są czasami pozornie związane rzeczy ze szkoleniem, ale dają nam, uświadamiamy sobie dzięki temu pewne rzeczy i mamy jakiś pogląd na to. Także teraz zapraszam do obejrzenia tego, jak mi szło z moją kurką. Zobaczycie, jak pracowałam. Ostatecznie tą całą wersję zrobiłam z tą młodszą kurką, dlatego lepiej mi się z nią pracowało, ponieważ mimo, że zresztą sami sobie powinniście wyciągnąć takie wnioski, także może ja tu nie będę podpowiadała co i jak. Każdy jest indywidualny i ma inne podejście do szkolenia, inaczej może by to zrobił, więc sami powinniście decydować, z jaką kurą się lepiej pracuje, z jaką gorzej. Także zapraszam do obejrzenia. Po kolei będzie pokazane, jak kształtowałam po kolei te różne przeszkody, jak je łączyłam. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i zapraszam do oglądania. Pa!
mu szansę. Brawo!